Cześć, witam na kanale Mąż przy Garach, z tej strony Krzysztof. Dzisiaj zaprezentuję przepis na kotleciki z ciecierzycy, czyli popularny falafel. Są bardzo proste w przygotowaniu, zdrowe i są jednym z niezliczonych przykładów na to, że wegetariańskie potrawy mogą być pełne smaku i aromatu. Zapraszam! Użyjemy świeżych ziół dla smaku i koloru, a ciecierzycę weźmiemy z puszki dla wygody. Przygotowania zaczynamy od cebuli, którą kroimy w dużą kostkę. Następnie zajmujemy się czosnkiem. Zgniatamy go płaską stroną noża i kroimy w plasterki. Teraz z grubsza kroimy kolendrę i pietruszkę, żeby ułatwić sprawę robotowi kuchennemu. Przenosimy się na kuchenkę, gdzie na średnim ogniu rozgrzewamy oliwę i przez kilka minut przysmażamy cebulę, aż do momentu, kiedy będzie ładnie skarmelizowana. Kiedy nabierze koloru, dodajemy czosnek. Podsmażamy jeszcze 2-3 minuty, wyłączamy grzanie i odstawiamy na chwilę do wystudzenia. Do misy robota zaczynamy dodawać po kolei ciecierzycę, kolendrę, pietruszkę, suszoną kolendrę, kmin rzymski, sól, mąkę z ciecierzycy lub, jeśli takiej nie macie, zwykłą pszenną. I na końcu lekko przestudzoną cebulę wraz z czosnkiem. Całość siekamy teraz robotem na gładką masę, którą łatwo będzie formować w kotleciki. Warto jest od czasu do czasu zatrzymać robota i przemieszać masę. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nic nie umknie ostrzom naszej maszyny. Robota jest lekka, łatwa i przyjemna. Zajmuje tylko kilka minut. Spójrzcie tylko na ten piękny kolor. Tak to ma wyglądać. Po uzyskaniu pożądanej przez nas konsystencji przekładamy wszystko do miski i zaczynamy formować nasz aromatyczny falafel. Jako etatowy gadżeciarz zaopatrzyłem się w maszynkę do falafela. Wystarczy ją smoczyć wodą, wypełnić farszem i kotlecik gotowy. Ale! Do formowania nie potrzebujecie żadnego specjalistycznego sprzętu. Wystarczy, że zmoczycie dłonie i ukształtujecie falafel. Ta metoda daje Wam kontrolę nad wielkością kotlecików. Po uformowaniu falafela spryskujemy go jeszcze oliwą w sprayu. Możecie użyć też zwykłej oliwy i po prostu pomalować nią kotleciki. Falafel trafia do piekarnika rozgrzanego do 210 stopni z termoobiegiem na najwyższą półkę. Pieczemy go tam przez około 20-25 minut. Po tym czasie zmniejszamy grzanie do 180 stopni i przekładamy falafel na dolną półkę. Pieczemy przez następne 20-25 minut do zarumienienia. Tradycyjnie falafel jest głęboko smażony, ale my dzisiaj korzystamy z piekarnika. Smak będzie równie dobry, a korzyści zdrowotne większe. Trzeba tylko uważać, żeby kotlecików nie przesuszyć. Gotowe kotleciki są pyszne i aromatyczne. Znikną błyskawicznie. Falafel to nie tylko wegetariańska alternatywa kebabu. Świetnie sprawdza się jako przekąska do pomaczania w sosie albo jako baza obiadu. Z mojej strony to tyle. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Jeśli nie chcecie przegapić następnych filmów, zostawcie suba. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!